Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga, cud bożywy, nad podziwy, jej wielmożność uboga. Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Poprzez Maryję niebo wzywa nas do pokuty i nawrócenia. Stając na początku Eucharystii, pragniemy Boga przepraszać za wszystkie nasze niewierności, niesprawiedliwości, słowa, myśli, za nasze czyny, tak aby nasze serca mogły przyjąć Chrystusa do serca, potrzeba, abyśmy szczerze Boga za to wszystko przepraszali, a jeżeli potrzeba, żebyśmy wyznawali w sakramencie pokuty i pojednania. Ja tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencji Karoliny i jej rodziny, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłaś także Matką, naszą Matką, spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Dałem im przykazanie. Słuchajcie głosu mego, a będę wam Bogiem. Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się dobrze wiodło. Ale nie usłuchali, ani nie chcieli słuchać. I poszli według twardości swego przewrotnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego, posyłałem wam wszelkie moje sługi, proroków, bezustannie. Lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawili swoich uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, a cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich. To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Oto Słowo Boże. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Kiedy Bóg mówi, nie gardźcie Go słowem. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Fatima to miejsce objawienia Matki Bożej, rozmowy z dziećmi, prośby skierowane do dzieci, aby przekazały światu orędzie Maryi. I to orędzie Matki Najświętszej nie jest łatwe, nie jest proste, nie jest słodziutkie, ale jest bardzo konkretne. I to, co Maryja na samym początku dała poznać dzieciom, aby przestrzegali ludzi, to wizja piekła. Coś, czego trudno sobie wyobrazić. Dzieci, widząc, jak wygląda piekło, były przerażone, bo widziały morze ognia, lawy, która buchała do góry, a w tej lawie zanurzone demony i ludzkie ciała, ludzkie dusze, które wyły, które krzyczały, miały różny kształt. Demony były
pokazane w postaci zwierząt, ohydnych zwierząt, takich, których dzieci nie znały. I to sprawiało, że w tych dzieciach zrodziła się niesamowita chęć pomocy tym duszom, które są w czyśćcu. I Maryja wskazuje im właśnie to, w jaki sposób można pomóc duszom, które są w czyśćcu, które cierpią męki piekielne. I Maryja, wychodząc naprzeciw, mówi, że daje wam jako ratunek nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca. Aby dobrze wypełnić pierwsze soboty miesiąca, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, trzeba się wyspowiadać. Trzeba przyjąć komunię świętą, trzeba odmówić różaniec i trzeba przez 15 minut rozważać Ewangelię. Dzisiaj pani Danutka jest tak wspaniałą, myślę, że przygotowała właśnie dla wszystkich sama z siebie właśnie takie małe ulotki, które po mszy świętej rozda, żeby nam nie umkło, jeżeli o tym tego nie pamiętamy. Ale dzięki tym pierwszym sobotom miesiąca niebo ma się otwierać dla wielu dusz, ale także i dla ochrony nas samych. Jest wielu ludzi, którzy podejmuje właśnie to wezwanie i pójście tą drogą. Kolejne objawienie Matki Bożej, tego, czego oczekuje i czego pragnie, to zapowiedź właśnie kary za ludzkie niewierności, za ludzkie grzechy, ale też sposoby wyjścia z tych kar. Jest wezwanie do pokuty. Drugie orędzie Maryi bardzo podobne jest do trzeciego, z tym, że trzecie już konkretnie mówi o konsekwencjach i wyborach ludzi. W drugim przestrzega, a w trzecim mówi o konkretnych karach. Jest wizja Ojca Świętego, która, jak siostra Łucja podaje, jest widziana przez dzieci jakby w krzywym zwierciadle. Jak idzie Ojciec Święty, a za nim biskupi, zakonnicy i ludzie świeccy. I tak idą pod górę, mijają jakieś wioski, jakieś miasta, wokół leżące zwłoki ludzkie. I gdy dochodzą gdzieś właśnie na szczyt, to wtedy zostaje zabity i papież, i biskupi, i zakonnicy, i ci inni, którzy szli za nimi. Wezwanie do pokuty, do nawrócenia. Konsekwencja ludzkich wyborów. Kara za ludzkie grzechy. Nie jest to bajka, ale bardzo konkretne wezwanie Maryi do nawrócenia. Do pokuty i nawrócenia. W trzecim orędziu jest pokazana scena, w której Maryja stoi, a obok niej anioł z mieczem, z którego tryskają iskry ognia, które mają spalać ziemię. I Maryja, wychodząc naprzeciw temu aniołowi gniewu Bożego, wyciąga swoją dłoń, z której tryskają jasne promienie, gdzie to, co wytryska z miecza anioła, zostaje zlikwidowane, unicestwione. Maryja przychodzi na ratunek. Właśnie tak ważne jest to, żebyśmy umieli do Maryi i za przyczyną Maryi uciekać się, wypraszając potrzebnych łask dla siebie, dla bliskich, tak żebyśmy
w niej znajdowali ratunek. Ale nie wystarczy tylko prosić, bo to nam najłatwiej wychodzi prosić. Maryja oczekuje od nas bardzo konkretnej postawy. Postawy nawrócenia, postawy podjęcia pokuty. Dzieci pytały: Matko Boża, jak chcesz, abyśmy pokutowali? Maryja powiedziała, że chce, by każdy podejmował każdego dnia próby czynienia dobra. Czasami mamy złe wyobrażenie tego, jak powinna wyglądać pokuta, i bardzo wielu ludzi rezygnuje z podejmowania pokuty, bo wydaje się, że to nie dla nich, że to za trudne, że to dla świętych czy bardziej pobożnych, nie dla mnie. Maryja tutaj wskazuje na to, że każdy ma podejmować pokutę i nie jest to wymogiem ponad ludzkie siły. Dzieci zadały pytanie, czy ma to być przestrzeganie Bożych przykazań. Maryja powiedziała, że jak najbardziej, ale jeszcze bardziej potrzebne jest to, by sercem wypełniać swoje obowiązki. Zwykłe, codzienne, proste obowiązki, które człowiek na co dzień spełnia, ale z intencją w sercu wynagradzającą, przepraszającą Pana Boga za grzechy. Robić coś z serca. Wszystko, cokolwiek robimy, to, kim jesteśmy. Nie ma znaczenia to, czy ktoś ma takie wykształcenie, czy inne. To, że jesteś mężczyzną, to, że jesteś kobietą, to, że jesteś żoną, że jesteś mężem, że jesteś dzieckiem. Wszystko można czynić z serca. Jeżeli zawód, który wykonujesz, wykonujesz z serca i to ofiarujesz właśnie za tych, którzy tego potrzebują, to właśnie to jest to, o co prosi Matka Najświętsza. Nic wyjątkowego, ale angażować w to serce. To, żebyś był dobrym nauczycielem, żebyś była dobrą pielęgniarką, żebym był dobrym księdzem. I tak po kolei, po kolei. Czasami mówi się, że ktoś jest z powołania, czy wykonuje swój zawód z powołania. Taki ten ktoś to właśnie ten, kto angażuje swoje serce w wypełnianie swoich obowiązków. Bo można być tylko zwykłym rzemieślnikiem, który będzie robił stąd dotąd i więcej nie obchodzi. A można właśnie mieć serce i sercem wykonywać swoje obowiązki. I w kuchni, w domu, i w pracy, i wszędzie. Pytanie, na ile w tym wszystkim będziemy się nawracać, to już od nas zależy, od każdego indywidualnie. Nawrócenie to jest to coś, czego potrzebujemy my wszyscy i wręcz każdego dnia. Nawrócenie wymaga konkretnej postawy i nie można mówić, że tylko w tym miejscu czy w tym miejscu będę nad czymś pracować. Kochani, trwamy w kolejnym wielkim poście naszego życia. Kolejna środa popielcowa, kolejny popiół na głowach, kolejne jakieś zobowiązania, które podjęliśmy. Czy one nas zmieniają? Właśnie popatrzmy na to, jak wyglądało to przed laty, rok temu i wcześniej, na ile właśnie te nasze zobowiązania nas zmieniły. W nawracaniu potrzebny jest radykalizm, potrzebna jest całkowitość. Nie da się robić czegoś trochę, czy tylko w jakiejś dziedzinie, a zostawiając resztę, który będzie być może bałaganem. Tak się nie da. I Pan Bóg doskonale zna i nasze serca, zna nasze motywacje. Człowiek nawrócony to taki, który zmienia całkowicie swoje życie. Który nie dyskutuje z Panem Bogiem, który nie mówi Panu Bogu tyle albo tyle. Człowiek nawrócony to człowiek całego serca. To tak jak w miłości między małżonkami, w miłości do dzieci.
Jeżeli jest miłość prawdziwa, to ona jest gotowa do wszystkiego, do poświęceń, nawet do oddania życia za osobę, którą kochamy. Tak samo w tej postawie nawrócenia potrzebna jest całkowitość serca. Nie da zrobić się czegoś z musu, nie da zrobić się czegoś dlatego, że trzeba czy wypada. Postawa serca to otwartość. Prośmy dzisiaj właśnie w tym miejscu, byśmy mieli postawę nawrócenia, by te wizje, które Maryja daje tutaj światu i każdemu z nas, bo one gdzieś otwierały też nie tylko nasze oczy czy uszy, ale przede wszystkim serca, żebyśmy stąd odjechali przemienieni, inni, lepsi, bardziej święci. Co nie znaczy, że mamy lewitować nad ziemią, ale twardo stąpać po tej ziemi, ale nieść światu właśnie te orędzia z Fatimy, by trzymać w dłoniach różaniec, by właśnie wypełniać te zobowiązania pierwszych sobót. To nie jest trudne, ale trzeba chcieć. Trzeba chcieć oddać Panu Bogu serce. Czy dzisiaj będzie ten dzień, kiedy otworzysz swoje serce, kiedy oddasz Panu Bogu? Nie wiem. Ale to zależy od Ciebie. Prośmy dzisiaj o tę łaskę otwartości ludzkich serc, naszych serc na Maryję, na Boga. A sami sobą nieśmy pokój światu. Tak by te wizje były jak najdalej od nas. By się w nas, w naszym życiu, w naszych domach, w naszych ojczyznach nie działy. O to dzisiaj pokornie prosimy. W tym świętym czasie Wielkiego Postu, doświadczając szczególnego działania Boga pośród swego ludu, przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się o jedność chrześcijan, aby odrzuciwszy urazy, uprzedzenia, złączyli się w prawdziwej wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar wierności Bożym przykazaniom dla wszystkich ochrzczonych. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę pojednania dla skłóconych rodzin, aby zapanował w nich pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się o wytrwanie w dobrym dla ludzi nękanych silnymi pokusami, aby im nie ulegali. Ciebie prosimy. Módlmy się o miłosierdzie dla wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się o właściwe rozpoznanie woli Bożej dla nas samych, abyśmy w codziennym życiu zawsze kierowali się dobrem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Karoliny i jej rodziny, dziękując Bogu za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Obdarz nasz Boże i swój Kościół jednością i pokojem i spraw, abyśmy Tobie służąc nieustannie wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, świętą Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża.
każdym momencie, ożywy chlebie nasz. Ciebie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Zapowiada się kolejny piękny dzień. Idziemy teraz na śniadanko od 8:00. No coś dzisiaj krótko mówiłem. Ale to wszystko chyba przez to słońce, że mnie oślepiało i nie miałem jak na zegarek patrzeć. I wydawało mi się, że już długo mówię. O 8:00 śniadanko, 9:30 wyruszamy do kościółka parafialnego, gdzie dzieci fatymskie były chrzczone, i na cmentarz. Jeżeli ktoś planuje coś innego na dzisiaj, to proszę, żeby mi powiedzieć, bo bywało tak czasami, że ludzie uczestnicząc w takim wyjeździe, na przykład dzisiaj jechali do Lizbony i Lizbonę sobie zwiedzali, więc jeżeli ktoś coś takiego zaplanował, to ja tylko chcę wiedzieć, że ktoś gdzieś tam pojechał i nie będę się martwił, że coś się stało. A tak to 9:30 wychodzimy do kościółka parafialnego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo na cały dzień dzisiejszy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Po górach, dolinach rozlega